recenzji dzieła sztuki. Oto jest dziewczynka w czerwonej sukience Józefa Pankiewicza, która ma zapewne wiele lat, około 100. I ona jest creepy, ona jest totalnie creepy. Patrzcie na te oczy i te usta chcą po prostu zaraz wyjdą, z nich takie zęby i ona nas zje. Ta czerwona sukienka symbolizuje to, że ona uwielbia mordować tymi swoimi wielkimi oczami, które nie mają rzęs. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ona z pozoru, z daleka, wygląda tak niewinnie, a okazuje się, że jest seryjną morderczynią zwiedzających muzeum. Ja szczerze mówiąc bałabym się w tym muzeum mieszkać. I tym bardziej bałabym się mieć z nią do czynienia. I uważasz się, że ona jest okropna? Te policzki, wydaje się, że ma na nich róż, odrobinę, a może to bronzer, nie wnikam w to, rozświetlacz. A gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że ona nie żyje od 100 lat. Jestem pewna, że sam autor obrazu ją zabił, żeby móc ją uwiecznić w tej takiej okropnej pozycji, która sprawia, że ja nie chcę mieć z nią do czynienia. Dziękuję wam za uwagę.